Czwartek, 12 dzień października, Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Przed nami ostatnie godziny kampanii. Przedstawicieli komitetów wyborczych dzieli wiele, ale łączy kilka przekonań dotyczących czasu przed ciszą. To próba przekonania osób jeszcze niezdecydowanych i mobilizacja własnych zwolenników także w kampaniach indywidualnych kandydatów. Wszystkie sztaby mają swoje plany na mobilizację wyborców aż do ostatnich chwil. Dlatego między innymi Mateusz Morawiecki był dzisiaj w Chorzowie. Także Donald Tusk postanowił podsumować kampanię w naszym regionie. Fatima Orlińska. Konwencja Donalda Tuska zorganizowana w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zgromadziła setki sympatyków Koalicji Obywatelskiej. Na scenie obok Donalda Tuska i Borysa Budki pojawili się przedstawiciele wszystkich okręgów wyborczych w województwie, a sam szef Platformy Obywatelskiej chwalił region za siłę i odwagę. Jak tłumaczył, nieprzypadkowo na podsumowanie kampanii wybrał właśnie Śląsk. Wygramy te wybory. Nie dla własnej ambicji, nie dla własnych interesów, ale dla Polski, dla Śląska, dla każdej polskiej rodziny. Pamiętam te dni, te spotkania, które dały tak naprawdę nam wszystkim nadzieję, że zmiana jest możliwa. No wiecie, jak się jedzie do Żywca, będąc liderem Koalicji Obywatelskiej, to nie można się spodziewać, że będą jakieś tysięczne tłumy. I nagle jesteśmy w Żywcu, i pani poseł Małgosia Pępek mówi z dumą: zobaczysz, Donald, Żywiec tak naprawdę to jest też miejsce dla nas. Że Żywiec, Żywiecczyzna to też jest miejsce, gdzie Koalicja Obywatelska może wygrywać. I wchodzę na tę salę w Żywcu, a tam setki ludzi. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził nieczynny dziś ponad 80-letni stadion Ruchu Chorzów, gdzie na finiszu swojej kampanii obiecał wielkie pieniądze dla klubu. Prawo i Sprawiedliwość spełnia swoje obietnice, mówił do zgromadzonych kibiców. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Mamy dzisiaj podjętą decyzję o przekazaniu praktycznie wkrótce ponad 100 milionów złotych na budowę tego pięknego, nowego stadionu. Wiem, że przetarg, bo przed chwilą pytałem pana prezesa, ma się rozpocząć jeszcze być może w tym roku, w grudniu, tak? Albo w styczniu, czyli za parę miesięcy, można powiedzieć. Bardzo, bardzo szybko. Tak, żeby wszyscy kibice, wszyscy mieszkańcy Chorzowa, którzy kibicują Ruchowi, mogli to swoje ino Ruch powiedzieć. Budowa nowego stadionu Ruchu Chorzów miałaby ruszyć początkiem przyszłego roku, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończyć się w 2027. My nie chcemy tutaj dzisiaj robić żadnego wiecu politycznego. Chcemy tylko, żeby ten stadion powstał, ponieważ Ruch Chorzów, 14-krotny mistrz Polski, założyciel Ligi Polskiej, miał nowoczesny stadion, na którym będzie mógł gościć swoich kibiców. Do tej pory musieliśmy niestety wyprowadzić się z Cichej 6 przez wzgląd na walącą się tutaj infrastrukturę. Donald Tusk podczas swojego wiecu mówił, gdzie tkwi siła Koalicji Obywatelskiej w regionie, podkreślając rolę lidera listy do Sejmu w naszym województwie, Borysa Budki. Myślę, że to takie najmilsze, co mogło nas spotkać, to jesteście wy. Jeśli rozmawialiśmy ponad 2 lata temu, to mówiłem, warto to zrobić. Prosiłem o pomoc Donalda Tuska. Wiecie dlaczego? Bo odpowiedzialny polityk wie, kiedy poprosić o pomoc. I dzisiaj jestem tutaj, żeby poprosić was o pomoc. Żeby poprosić was o ten ostatni wysiłek na tej ostatniej prostej. Tak. Ostatnie godziny przed ciszą wyborczą to czas, który politycy wszystkich ugrupowań wykorzystują możliwie maksymalnie. Jak sami mówią, docierają do miejsc i ludzi, których jeszcze można przekonać. Cisza wyborcza rozpoczyna się o północy z piątku na sobotę. Reprezentanci opozycji do Sejmu podążają własną drogą, natomiast do Senatu idą razem. Pokazują jedność i, jak deklarują, wspólnie będą walczyć o pozycję województwa śląskiego w kraju. I właśnie o tych wspólnych celach, Katowicach jako ikonie Śląska i o istocie paktu senackiego rozmawiali w samym sercu aglomeracji. A że Mijanka to typowy scenariusz kampanijnej końcówki, w centrum Katowic pojawili się także kandydaci partii rządzącej. Karolina Komada. Reprezentują różne partie polityczne, ale do Senatu wybierają jedną drogę. Jesteśmy jedną pięścią i tą pięścią stoimy przeciwko temu, co Prawo i Sprawiedliwość robi z samorządnością.
i w walce o Śląsk i jego rozwój ma im pomóc wspólny kandydat do Senatu. Tam, gdzie mamy do czynienia z ordynacją większościową, tam zdecydowanie lepsze jest wystawienie tak zwanej jednej listy, jednej drużyny, czyli wspólnoty kandydatów Paktu Senackiego. Bardzo dobrze, że w Katowicach ten pakt nie został złamany i bardzo dobrze, że Maciek jest jedynym kandydatem firmowanym właśnie przez i samorządowców, i wszystkie ugrupowania opozycyjne. Śląsk, śląskość, godka śląska jest wartością. Maciek na każdym froncie i na każdym kroku o to walczy. Cała demokratyczna opozycja deklaruje uznanie śląskiego za język regionalny czy Ślązaków za mniejszość etniczną. Złożyłem ustawę o mniejszości etnicznej, dopisaniu śląskiej mniejszości etnicznej do ustaw, do mniejszości, które w Polsce funkcjonują. To jest dla mnie bardzo ważne i dla mnie jest też bardzo istotne, że ta moja ustawa, którą złożyłem, zyskała poparcie i premiera Tuska, i pana Szymona Hołowni, i pana Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście cały klub Lewicy ją podpisał, więc mamy tutaj ogólnopartyjne porozumienie opozycji w tej sprawie właśnie, że mniejszość etniczna śląska będzie uznana i jest to kwestia historyczna. Oczywiście jest to deklaracja, żeby tego dopilnować, żeby to dowieść, trzeba polityków prośląskich i śląskich w parlamencie. Opozycja chce też decentralizacji władzy i tego, by to samorządy decydowały o środkach unijnych. W samych Katowicach wiele inwestycji nie byłoby możliwych, gdyby nie dofinansowania. Według samorządowców te lokalne inwestycje wpływają nie tylko na wizerunek śląskich miast, ale też całego kraju. Ogromny impact rozwojowy, nie tylko tu w Katowicach, ale w wielu innych miastach. Przecież wiele inwestycji, wiele wspaniałych rzeczy powstało właśnie dzięki środkom unijnym i możliwości zaangażowania tych środków unijnych. Kolejne nasze plany, które są z budową dzielnicy nowoczesnych technologii. Przecież tam też są środki unijne zagwarantowane w wysokości ponad 300 milionów złotych. To są naprawdę pieniądze, po które trzeba sięgnąć po to, żeby stwarzać coraz większą jakość życia dla naszych mieszkańców. Polepszenia sytuacji w regionie chcą też kandydaci partii rządzącej. Ci jednak nie zgadzają się z wieloma rozporządzeniami unijnymi i przypominają, co już zrobili dla regionu. W ostatnich latach nasze województwo bardzo się rozwinęło. Są pewne mierniki, które obrazują to, w jaki sposób Śląsk się rozwijał i całe województwo. Między innymi takim kluczowym miernikiem jest stopa bezrobocia. Otóż kiedy przejmowaliśmy władzę, ta stopa bezrobocia była grubo powyżej 8% tutaj w województwie śląskim. Dzisiaj, szanowni państwo, wynosi 3,6%. W mieście Katowice było 4% prawie bezrobocia. Dzisiaj to jest 1%. To jest najlepszy miernik obrazujący, że gospodarka rozwija się. Wspólnym mianownikiem, bez względu na reprezentowane ugrupowanie, jest namawianie wyborców do tego, aby nie stali z założonymi rękami i zagłosowali w najbliższą niedzielę. Rekordowe zainteresowanie zaświadczeniami, dzięki którym możliwa jest zmiana miejsca głosowania i dopisanie się do spisu wyborców w dowolnym lokalu. I jak mówią urzędnicy największych miast na Śląsku i w Zagłębiu, liczba złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń jest zdecydowanie większa niż w latach poprzednich przed wyborami do parlamentu. Jak mówią politolodzy, to dobre działania profrekwencyjne, ale i pewne wotum nieufności do kandydatów na listach. Fatima Orlińska. Wzmożony ruch w urzędach od wczesnych godzin porannych jeszcze w czwartek. Dziś mija termin składania wniosków o zaświadczenia uprawniające do głosowania w innym niż zamieszkiwanym miejscu i dopisania do spisu wyborców w dowolnym lokalu. W Katowicach takich wniosków przyjęto ponad 12 tysięcy. To jest do dzisiaj do godziny 9, natomiast tych zaświadczeń prawie do głosowania ponad 3,5 tysiąca zostało wydanych i to jest rzeczywiście zdecydowanie więcej niż miało to miejsce w poprzednich wyborach. Jeśli chodzi o wniosek o zmianę miejsca zamieszkania, to ten wniosek można złożyć przez ePUAP i zdecydowana większość osób, która ten wniosek składa, właśnie robi to drogą elektroniczną. To jest bardzo proste, zajmuje raptem kilka minut. Równie duże względem poprzednich wyborów zainteresowanie wnioskami jest w miastach Zagłębia Dąbrowskiego. Z tego powodu Sosnowiec wydłużył dziś godziny pracy Urzędu Miejskiego. Jeśli chodzi o osoby, które dopisały się do listy wyborców, mamy ich w tej chwili 3200 osób, a mieliśmy połowę mniej. Z kolei osoby, które będą głosować poza Sosnowcem, też mamy wzrost z 1900 do 2400. Tutaj jest ten wzrost mniejszy. Tak widać, że dużo osób chce się tutaj u nas zrealizować, jeśli chodzi o te wybory i oddać głos Sosnowcu.
Jak wyjaśnia politolog, takie działania profrekwencyjne dobrze rokują, wskazując, że swój głos w zbliżających się wyborach parlamentarnych może oddać zdecydowanie więcej uprawnionych do głosowania niż w poprzednich. Wzmożone zainteresowanie głosowaniem poza miejscem zamieszkania może świadczyć również o tym, że wyborcy zwracają uwagę nie na same listy, a konkretne nazwiska kandydatów, którzy ich przekonują. W Polsce nie ma instytucji prawyborów, a zatem na etapie selekcji kandydatów wyborca, obywatel nie ma na dobrą sprawę żadnego wpływu na to, na kogo w danym okręgu będzie mógł oddać głoski. W związku z tym pobieranie zaświadczeń o możliwości głosowania w innych komisjach jest pewnego rodzaju wotum nieufności dla partii politycznych i wyrazem niezadowolenia wobec przedstawionej przez partie i komitety oferty politycznej. Termin wydawania zaświadczeń mija dziś. Dłużej niż w urzędzie wyborcy mogą otrzymać je przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel. Z aplikacji możemy również skorzystać, chcąc sprawdzić, do którego okręgu wyborczego należymy, jaki jest adres właściwej komisji wyborczej, ale również legitymując się przy pobieraniu kart do głosowania. Wyborca oczywiście pokazuje komisji tą aplikację, jeżeli komisja ma jakieś wątpliwości. Oprócz tego, że oczywiście należy zadbać o to, komisja musi sprawdzić, czy tam są elementy ruchome w postaci powiewającej flagi biało-czerwonej ruchomego hologramu. Jest też wyświetlana aktualna godzina i data. Natomiast gdyby komisja dalej miała wątpliwości w tym zakresie, może poprosić takiego wyborcę o wylogowanie się i zalogowanie się ponownie w takiej aplikacji, tu już w obecności komisji. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, przy pobieraniu kart do głosowania można okazać jakikolwiek dokument ze zdjęciem, nawet jeśli jest to karta wędkarska. Nowe, a przede wszystkim pierwsze takie ministerstwo w kraju i choć formalnie nie ma swojego ministra ani wiceministrów, rozpoczęło już działalność. Mowa o Społecznym Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach. Co oferuje i kto może tu przyjść? O tym Paweł Jędrusik. W zasadzie kto tylko chce, bo przecież samotność może dotknąć każdego z nas, choć nie da się ukryć, że w głównej mierze dotyczy to osób starszych. Dziś na otwarcie ministerstwa, które znajduje się przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach, przyszło kilkadziesiąt osób. Pomysł jest doskonały, że wreszcie coraz bardziej myśli się o ludziach starszych. Że ja osobiście mam tutaj bliski dojazd, bo jestem z dzielnicy Ligota. No i jest to... co można poćwiczyć, z kimś porozmawiać. Człowiek będzie wiedział, że jest takie miejsce, gdzie może przyjść, że go nikt nie wyrzuci, że on po prostu dostanie pomoc, czy pomoc słowną, czy nawet żeby usiąść, żeby popatrzeć na ludzi, żeby być wśród ludzi, bo to jest ważne dla seniora. W ogóle dla człowieka jest ważny drugi człowiek. To pierwszy tego typu koncept w Polsce. Pomysłodawcy, czyli Fundacja Wolne Miejsce, wzorowali się na praktykach z Japonii i Anglii. Ta nazwa może jest leciutko smutna w kontekście samotności, bo samotność nie jest wesołym stanem, ale my dzisiaj chcemy powiedzieć, że zapraszamy te osoby do nas po to, żeby ich samotność się przemieniła w społeczność. W Społecznym Ministerstwie do Spraw Samotności odwiedzający nie powinni narzekać na nudę. Przygotowano dla nich salę gimnastyczną, jest przestrzeń na różnego rodzaju szkolenia czy warsztaty, a oprócz tego można tu wypić kawę, herbatę czy zjeść tani obiad. Osoby samotne będą mogły też skorzystać z konsultacji psychologicznych czy prawnych. Widzimy, że największym jednak problemem, wręcz chorobą cywilizacyjną jest samotność. Ona dotyczy w największym stopniu seniorów, ale jednak nie tylko. Bo właściwie każdy z nas mógłby powiedzieć, na 100% każdy z nas miał w życiu etap, gdzie się czuł samotnym. Obojętnie, nawet jak bliscy byli gdzieś obok, to czuł się samotnym. To miejsce ma służyć temu, żeby wykluczyć samotność. W ramach działalności ministerstwa organizowane będą także potańcówki. Pierwsza z nich odbędzie się w najbliższą sobotę. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.